kolegi. Nero, zostaw. Cześć, koleś. Nie, nie, ty żeś się już podniecił mocno. Podnieciłeś się mocno. Jeszcze pamiętasz o tym. Nero, zostaw. Nie, nie, poczekaj, nie. Ona go nie dopuści, ale... A pogryź go, nie pogryzie. Nero, zostaw. Nero, zostaw. Chodźcie wesoło. Chodźmy tutaj bardziej w ten. Nero, do mnie. Nero, zostaw. Ale on woli rysnąć, aniżeli wejść w jakiś ten konflikt. O. No. Już, Nero, Nero, już można się uspokoić. Nie. Już spokój, spokój. Ja coś powiem, no. Jak się kolega z tobą zapoznaje. To co, idziemy? Może jak będziemy szli? No. To nie wiem, prosto przed siebie, nie? No, no. Nero, idziemy. Chodźcie. Chodź, dawaj. Tak sobie. Nero, bo się ostatni. Nero, krzaki. A nie, to spoko, nie? Dzisiaj kobieta w hoteliku mówi, że w ogóle ją zachwycił, wiesz, bo nie mogła sobie z nim dać rady. W pewnej chwili powiedziała mu siad i pies usiadł. I mówi, wie pan, i później całkiem spokojnie. Siedział sobie ten, ja wszystko zrobiłam i dopiero później go zwolniłam i on spokojnie. On tak jest strasznie posłuszny.
No wiesz, posłuszny, a teraz wiesz, weź coś do niego powiedz, to i tak nie usłucha, nie? No nie, ale teraz to jest jego rozum zajęty... Czym innym. Czym innym, to już teraz wszystkie inne wyłączyły się. Podejrzewam, że już się nic teraz nie wydarzy. Można spróbować. Nero! Nero! Nero do mnie! Chodź mordeczka, chodź dobry psiaczek, dobry. Kochany jestem, dobry, dobry pies, super. Nie, u weterynarza, Nero zostaw. U weterynarza też bardzo spokojnie, no, także jest okej. No nic, więcej sensacji nie będzie. Dziękujemy za uwagę.